As we know it, will soon come to an end. Hej siemanko, witam was w kolejnych zakładach bukmacherskich. A przed nami kolejny kupon. Jedna osoba mi napisała, że kupony są nieprzygotowane i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj, w sumie dziś, był plus 3 z 4 kuponów, nie liczę tego za piątkę piątego, który był ryzykowny i po prostu tak podany weszło, czyli był plus kolejny. Ja się dziwię takim osobom, że piszą takie rzeczy, no ale dobra, niech im będzie, no są i hejterzy. A przed nami kolejne typy, remis lub Eintracht Frankfurt. Dlaczego taki typ? Grałem z hamburgerem Sportverein, ponieważ najczęstszym wynikiem był wynik 0-0. Więc tu też tak typuję albo 0-0, albo wygrano Eintrachtu Frankfurt, który jest w lepszej formie niż hamburger Sportverein. No i Monaco lub remis, chciałem Calaga na Monaco. Ale popatrzyłem na statystyki, popatrzyłem na różne rzeczy i stwierdziłem, że lepiej zabezpieczyć z remisem z Montpellier i być pewnym wygranej, niż po prostu dawać Calaga i może też się skończyć 0-0, bo takie wyniki padały, lub 2-0 dla Monaco, 3-0, 3-2, różne wyniki padały. Ale też padało dużo rezultatów 0-0, w szczególności po Lidze Mistrzów, w której Monaco teraz gra. Więc stawiamy taki kupon, kurs złoty 89. Następnym powiedziałem, żeby jednej osobie powiedziałem, że będzie jeden kupon z tenisa. I tak będzie. A będzie to Juan Martin del Potro i Swietłana Kuzniecowa. Del Potro, no, wnosi się w rankingu, raczej powinien ten turniej bez problemu wygrać, jak dobrze pójdzie, bo pokonał największego rywala, którym był Isner. I Wokarłowicz nie powinien stanowić problemu dla Juana Martina Del Potro. I Swietłana Kuzniecowa gra z Eliną Świtoliną. Dlaczego na Swietłanę Kuzniecową postawiliśmy? Dlatego, że no, tak naprawdę dzieli ją przed finałem tylko ten mecz, a jeśli będzie w finale lub wygra ten finał, to na pewno będzie w czołowej ósemce, gdzie zagra w Singapurze. Dlatego taki typ na Kuzniecową. Kurs 2.15. Przechodzimy teraz do koszykówki. Koszykówka wczoraj ładnie weszła, 3 mecze. Dziś też Euroliga będzie, tak jak mówiłem, kursy na mecz i to będzie Żalgiris Wilno i Barcelona. Dlaczego takie mecze? Żalgiris Wilno robi u siebie niespodzianki, chociaż nie jest faworytem w tym meczu, wręcz przeciwnie. Ja się dziwię, że jest taki kurs. Dlatego postanowiłem postawić na Żalgiris Wilno, ponieważ Żalgiris Wilno u siebie w tamtym roku w Eurolidze wygrało z takimi drużynami jak Real Madrid i tak dalej. To coś świadczy, że ich parkiet robi coś dobrego. No i Barcelona, to wiadomo z jakich powodów, w lidze hiszpańskiej nie ma sobie równych. No gra z Fenerbahce, też bardzo dobrą drużyną, ale też się dziwię, dlaczego taki wysoki kurs na Barcelonę. No ale nic, te dwa typy gramy, kurs 3.13. No i przechodzimy do ostatniego typu, a to jest więcej sportów czy coś takiego powinno. Sporty zimowe to nie, więcej sportów. A jest tu, hokej na lodzie. Hokej na lodzie to będzie typowy
typowi faworyci. Oczywiście stawiamy z dogrywką, bo często się nawet faworyci potrafią grać tak, że no oni przegrywają spotkanie, doprowadzają do remisu i jest dogrywka, po dogrywce są karne i tyle. A to będzie, no tak jak mówię, typowi faworyci swoich meczów to Kometa Brno, które jest liderem, nie przegrało jeszcze. Po dogrywce przegrało 3 mecze, a tak to nie przegrało żadnego meczu tak bez dogrywki. I Liga Niemiecka. Eishockeyliga? Nie, Eisbären Berlin. Taki mecz. No to też jest typowy faworyt tego spotkania. Też raczej u siebie, jak sprawdzałem, nie przegrał spotkania. Chyba że po dogrywce jedno spotkanie w tym sezonie przegrał Eisbären Berlin, więc stawiamy taki kupon, złoty 67 kurs. Zapraszam Was już na sobotę. Do zobaczenia. Hej! Ah!